kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 7. Druk numer 199. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy szóstej na rok 2012. Paragraf pierwszy. W planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy szóstej na rok 2012 zadanie OU łamane przez 04 łamane przez 2012 dział 750 rozdział 750-22 dokonuje się zmian na łączną kwotę 1350 zł. I mamy tabelę i tak, że w punkcie pierwszym w paragrafie 41.10 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się kwotę o 30 zł. Plan po zmianach 770. W punkcie drugim paragraf 41.20 składka na Fundusz Pracy zmniejsza się kwotę 80 zł. Plan po zmianach 120 zł. W punkcie trzecim paragraf 41.70 wynagrodzenie bezosobowe zmniejszenie kwoty o 150 zł. Plan po zmianach 4050 zł. W punkcie czwartym paragraf 42.10 zakup materiału i wyposażenia nie ma zmniejszeń, natomiast jest zwiększenie o 1350 zł. Plan po zmianach będzie 12 050 zł. Punkt piąty paragraf 42.60 zakup energii zmniejszenie 60 zł. Plan po zmianach 7440. Nie mieliśmy środków na usługi remontowe, czyli w paragrafie 4270. W punkcie 7 paragraf 4300 zakup usług pozostałych kwotę 30 zł zmniejsza się. Plan po zmianach 7370. Nie było też w paragrafie 4360 żadnych opacytów zakupu usług telekomunikacji. Zmian nie ma, tak? Zmian nie ma. Nie ma zmian? Bez zmian. W punkcie 9, paragraf 4370, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej 1000 zł zmniejszenie, plan po zmianach 5400 zł. W punkcie 10, paragraf 4390, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz również. Tutaj nic nie planowaliśmy. W paragrafie 44.10 podróże służbowe krajowe też nic nie planowaliśmy. Razem kwota po stronie zmniejszenia 1350, po stronie zwiększenia 1350. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie po analizie wykonania wydatków oraz potrzeb dla zadania OU łamane przez 04 łamane przez 12 w rozdziale 75.022 za 9 miesięcy roku 2012 istnieje konieczność zmiany planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy 6 na rok bieżący. Opinia Komisji Rewizyjnej pozytywna. Chcę tylko powiedzieć, jakby przybliżając jeszcze ten projekt uchwały, że co roku dokonujemy takiej korekty, że tak powiem, na przełomie w zasadzie listopada, gdzie już wiemy, gdzie znajdują się jakieś możliwości, że tak powiem, zaoszczędzenia pieniędzy i przeznaczyliśmy je na zakup materiałów i wyposażenia. Oczywiście chcę też przypomnieć, że prezydent wydał zarządzenie, w którym z dniem 12 września wstrzymuje jakiekolwiek wydatki. Natomiast no, z pewnością będziemy wnioskować o wydanie tej kwoty po zrobieniu analizy, co dla biura dzielnicy będzie najpotrzebniejsze. No i mam nadzieję, że może uda się uzyskać taką zgodę pana prezydenta. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Jeśli ktoś chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Pierwsze mam pytanie, na co ta kwota 1350, czy jakiś plan na zakup materiału wyposażenia, czy też jest to po prostu ogólnie zwiększone? No nie dosłyszałem. Pytam, czy ta kwota 1350 zł jest na coś konkretnie przeznaczona, czy tylko po prostu jest zwiększona pula ogólnie i potem co tam będzie wypływane, czy też jakieś plany są?
Nie, zwiększamy plan po prostu, nie, znaczy na zakup materiału wyposażenia. I tak jak mówię, pan Jacek zrobi przegląd najważniejszych potrzeb, co jest bardzo ważne dla biura. I w tym momencie no, podejmiemy decyzję, co za co zakupić i z takim wnioskiem wystąpimy do biura, do kancelarii Rady Miasta. Uważam się, że pan już jest w władzy, może by należało jednak trochę przeczasować, żeby tą komputerka była, bo akurat byśmy się powinni spokojnie zmieścić, oczywiście pan prezydent tego nie zawetuje znowu. I druga sprawa taka, czy tu nie uważacie państwo, że powinno być w punkcie 8 wpisana kwota plan po zmianach złotych, czyli po prostu jeżeli nie została zmieniona, chodzi mi o telefony publiczne, czy sieci ruchome, no nie były zmniejszone, nie były zwiększone, ale dla porządku pasowo, żeby tamta kwota, która była, została wpisana, prawda? Bo to nie jest zero. To znaczy, to jest, zero, kreska, znaczy tak, to jest, bo w tekście tu te kropeczki powinny być, których nie ma, tak jak jest po 10, 11, uznajemy to jako... jako nie, nie ma zwiększenia i zmniejszenia. Nie ma zwiększenia i zmniejszenia. Ale plan po zmianach. Wiem. Nie ma zmian, jednym słowem te kropeczki znajdą się w projekcie, który podejmiemy. No, no tak, nie, ale... Bo nie pamiętam, czy na przykład jak był zakup usług remontowych, to była jakaś kwota przeznaczona w ogóle? No bo ja rozumiem ten zapis, że nie zmniejszam, znaczy nie było w ogóle przeznaczonej tej kwoty, prawda? Na logikę biorąc. Jeżeli są kreski, tak? Jeżeli nie ma nic, to... Zostaje status quo. No właśnie, ale kiedy zostaje? Jak są kreski, czy jak są puste pola? Nie, no tutaj jest błąd, mówię redakcyjny. No, także tu jest kreska, tu kreski są. Kreski. Tu kreski, także proszę sobie wysyłać tę kreskę. Nie, nie, bo tu jest tak sformułowane. Zmniejszyli, zmniejszyli, zostawili, nie? Ja bym nie wiem. Kropeczki tam powinny być, także proszę sobie dorysować te kropeczki, żeby za przejrzystość. Ja w ogóle nie mam druk. Dobrze. To jest słuszna uwaga, bo faktycznie. Ona może tutaj mogła wprowadzać. Czy jeszcze ktoś chciałby jakieś wyjaśnienia dotyczące tego planu? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady nad tym projektem uchwał. Przystąpimy za chwilę do głosowania, z tym, żebyśmy mieli świadomość, że w punkcie 8 są kropeczki. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6. Kto się wstrzymał od głosu? Zgadza się? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu 8 porządku obrad. Czytam projekt uchwały.